Cześć, witam się z wami na kanale Bujde Beauty i dzisiaj, tak jak obiecałam, pokażę wam moje wszystkie kosmetyki do twarzy, które mam. Ale przy okazji też zobaczymy, ile one kosztowały. W momencie, kiedy będę montować ten film, będę też dodawać ceny. Także w trakcie filmu ta cena cały czas będzie rosnąć. Zobaczymy sobie na koniec, po pierwsze, ile jest kosmetyków, bo tu mamy konkurs, a po drugie, ile to mnie wszystko kosztowało. Ja tylko jeszcze dodam, że tutaj nie ma kosmetyków, które... Wiecie, bo dostawałam od jakiejś firmy, bo niestety nie jestem jeszcze takim znanym influencerem, youtuberem, żeby dostawać jakieś kosmetyki, więc wszystkie kosmetyki, które dzisiaj pokażę, są po prostu moim wyborem. Także wydaje mi się, że tutaj będą same perełki. Otóż niestety nie. Będzie kilka bubli, będzie kilka hitów i będzie kilka rzeczy, które po prostu kupiłam, ale do tej pory nie wiem czemu. Zapraszam do oglądania. Także weźcie sobie coś do picia, kawa, herbata, woda albo coś mocniejszego i zaczynamy. Jeszcze tylko dodam, że będę wyciągać te kosmetyki z tego kartonu, nie patrząc praktycznie na niego. Będę się z wami dzieliła takimi moimi pierwszymi skojarzeniami dotyczącymi tego kosmetyku. Dzięki temu sprawdzimy, czy faktycznie te kosmetyki są fajne. Bo wiecie, jakbym się tak przygotowała tutaj to może bym trochę przechwaliła. Jak wezmę, mówię, to nie bardzo. No to będzie to bardziej szczere. To co? Zaczynamy. Pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz to jest Zinalfat Dermoceutica. Jest to taki krem regenerujący z alantoiną, którego najczęściej używam przy zabiegach, a raczej po zabiegach takich bardziej inwazyjnych, jak dermapen czy kwasy. Albo czasami jest tak, że czuję, że moja skóra potrzebuje takiego mocnego nawilżenia, wtedy używam tego kremu. Polecam i na pewno kupię go kolejny raz, bo on niestety mi się już kończy. Kolejna rzecz. O, kolejna rzecz to płyn micelarny z Bielendy. Ja płyny micelarne zamieniam za każdym razem, więc na pewno go nie kupię po raz kolejny, bo po prostu lubię testować różne produkty. Polecam, ładnie pachnie, ale żegnamy się z nim raczej. Kupię następnym razem coś innego. Oh my god. Oh my god. Bielenda Booster, kwas laktobionowy, kuracja multiaktywna z kwasami PHA 10%. To mi zrobiło jakąś masakrę na twarzy. Ja pamiętam, że jak sobie to nałożyłam, to za 5 minut tutaj na policzkach wyskoczyły mi takie czerwone bąble. Przypuszczam, że coś mi podrażniło, ale też nie mówię, że to jest zły kosmetyk, bo ja go sobie nałożyłam 2 tygodnie po dermapenie, więc może ta moja skóra jeszcze nie była gotowa na przyjęcie kolejnej dawki kwasów. Chociaż, no umówmy się, to nie jest jakieś wysokie stężenie, nie są to jakieś kwasy o bardzo niskim pH, także raczej nie powinno być takiej reakcji, a wiecie w ogóle, co jest najlepsze, jak zaczęłam sobie sprzątać w tym pudełku, to tak wyciągnęłam te kosmetyki, mówię, coś tak klei, coś mi się tu rozlało. Boże, mówię, nie, bo to mnie jakieś moje ukochane serum mi się rozlało. Patrzę, a to serum się rozlało. No i otarłam łzy i przechodzę dalej. Dobra, nie przedłużamy, bo ten, nie chcę, żeby ten film był jakiś super długi. Tu mamy Nakomi Retinol 0,25 retinolu. To jest super retinol, jeżeli chcemy zacząć wprowadzać retinol do naszej pielęgnacji. Natomiast jeżeli mamy już tą tolerancję wyrobioną, to możemy sobie 0,25 używać w trakcie lata, oczywiście smarując się kremem z filtrem. Polecam Nakomi. Okej, co my tu mamy kolejnego? O, to jest to serum z Bielendy, które sobie ostatnio kupiłam. To jest serum kojące, który łagodzi, nawilża, wycisza. Jest ono z ceramidami, czyli tak jak lubimy, jest tutaj też cica, czyli wrąkotka azjatycka. I ona sprawia, że po prostu skóra jest wygładzona, ukojona, wyciszona, złagodzona zaczerwienienia. Jak na razie mi się sprawdza, polecam. Nie roluje mi się też pod kremem, później pod podkładem, bo czasami jest tak, że jak zmieszam sobie serum, krem i do tego jeszcze dam podkład, to niestety coś się roluje, a tutaj fajnie się wszystko wchłania, także jak na razie jestem zadowolona. Ej, sorry, spojrzałam teraz, przez przypadek. Wybaczcie, już się poprawiam. Mamy tutaj hydrolat z opuncji figowej. Opuncja figowa wykazuje działanie odmładzające. To jest coś, co możemy używać jako tonik, żeby sobie właśnie wyrównać trochę te pH. A dzięki temu, że mamy opuncję figową, to działamy sobie przeciwzmarszczkowo i też ona sprawia, że znika nam opuchlizna z twarzy. Przynajmniej tak powinno być w teorii. Czy kupię następny raz? Na pewno nie, bo chcę sobie wypróbować coś innego. Jeżeli chodzi o toniki, to też lubię sobie próbować nowe rzeczy, czy tam hydrolaty. Z drugiej strony nie uważam, że to jest aż tak bardzo istotny element w pielęgnacji, który tak istotnie wpływa na skórę, żeby kupować go kolejny raz. Także raczej nie kupię, ale jestem zadowolona. I brzydko pachnie. Brzydko pachnie, to muszę przyznać. Pharmaceris hipoalergiczny krem z lipidami.
Lubię go, czasami go sobie używam na noc. Kupiłam go z polecenia jakiejś chyba youtuberki, bardzo go zachwalała, natomiast dla mnie jest taki neutralny. Nie robi nic złego, nie robi czegoś super dobrego, fajnie wygładza, nawilża skórę i tyle. Czy kupię kolejny raz? Raczej nie. Znowu spojrzałam. Dobra, bujdo, nie patrz. Niacinamid 25% znakomi, nie będę się rozwodzić, nie polecam, podrażnia skórę, to jest bardzo wysokie stężenie, także mam nadzieję, że nie skusicie się na niego, bo to, że jest wysokie stężenie, wcale nie znaczy, że będzie jakoś super lepiej działał, on po prostu może podrażnić Waszą skórę i uwaga, czytajcie, bo ja myślałam, że ten niacinamid będę mogła sobie nałożyć na całą twarz jako serum, a tutaj jest napisane, że powinno się go stosować punktowo na zmiany, także uwaga. Co my tu mamy dalej? O, olej zimno tłoczony z czarnuszki. To jest właściwie coś, czego ja używam do twarzy, na skórę, na włosy. Na pewno kupię po raz kolejny. Polecam Wam olej z czarnuszki, jeżeli macie uszkodzoną barierę hydrolipidową albo kiedy chcecie sobie wzmocnić działanie kremu, tak żeby była dodatkowa okluzja, żeby ta skóra była gładka. On też jest niekomedogenny, także nie spodziewałabym się po nim jakiegoś super wysypu, jeżeli nie macie właśnie takiej skóry skłonnej do takiego zapychania. Jeżeli nie macie skóry tłustej, to jak najbardziej polecam coś takiego. Warto mieć w swojej kosmetyczce. Nawet też fajnie działa na skórki, jeżeli sobie tutaj wtłoczycie. Olej z czarnuszki to jest naprawdę złoto. Kolejna rzecz. Hydrolat z Dermo Future. Chyba ja go kupiłam w Lidlu. To jest tonik, który bardzo ładnie pachnie. Tonik jak to tonik. Tonizuje, spełnia swoje zadanie. Czy kupię następnym razem? Raczej nie, wybiorę coś innego. O, a tu jest taka mgiełka z propolisem, to jest produkt koreański. I oprócz tego, że mamy tutaj takie działanie tonizujące, bo to jest tonik, to mamy tutaj też propolis, który pięknie łagodzi stany zapalne. Przechodzimy sobie teraz do kolejnego produktu. O, mamy tutaj piankę oczyszczającą na ładną cerę z Uzdrowisko. Polecam piankę, ale wiecie, że ja pianki lubię też zmieniać, bo po prostu lubię testować nowe rzeczy. Wiecie, że ten przemysł kosmetyczny nas kusi tymi wszystkimi ładnymi kolorami, zapachami, działaniem i tak dalej, więc na pewno sobie kupię nową piankę. Ta mi się już kończy, ale jestem bardzo z niej zadowolona. Jest super delikatna, nie podrażnia, nie mamy ściągnięcia na twarzy. Okej, co mamy kolejne? A, tutaj mamy moją bazę z Purelessa. Wiecie, że ja ją uwielbiam, polecam ją od początku mojego kanału. To jest coś super na lato, bo mamy też tutaj takie drobinki rozświetlające. To też będzie dobrze działać pod makijaż, bo ta baza ma taką lepką warstwę. Jeżeli ją zostawicie samą, to po wyjściu na dwór, nie wiem, mogą Wam się włosy przykleić, muchy czy co tam jeszcze. Ale jak sobie nałożymy na to podkład, przypudrujemy, to super, super to działa. Mamy ochronę 50, mamy lekki kolor, mamy rozświetlenie. No, polecam. Kolejna rzecz. Tutaj mamy krem Sesderma Azelak. Jest to kwas azelainowy, który ma wyciszać stany zapalne. Tak mikrozłuszcza, rozjaśnia przebarwienia, działa też przeciwtrądzikowo. Ja go kupiłam z polecenia pani kosmetolog, do której chodzę na zamykanie naczynek, ale u mnie się nie sprawdza, jeżeli chodzi o nakładanie codziennie. Ja go sobie stosuję raz, dwa razy w tygodniu, nie więcej. Jak używałam go 4 czy tam 5 razy pod rząd, to po prostu miałam przesuszoną skórę, więc nie polecam codziennie. Raz na jakiś czas można użyć. Czy kupię następnym razem? Nie. Dobra. Przechodzimy sobie dalej. O, tutaj mamy serum regulujące. To jest serum, które warto mieć w swoim domu, bo mamy tutaj olejek herbaciany, olejek z drzewa herbaciannego, czyli coś, co się przyda wtedy, kiedy nam coś nieproszonego wyskoczy na twarzy albo ma dopiero wyskoczyć. Wtedy my sobie po prostu dajemy jakąś odrobinkę na tego naszego nieprzyjaciela i trochę ten stan zapalny się wycisza. Chyba, że coś już sobie wyciśniecie, to też warto sobie czymś takim przesmarować, żeby to po prostu, że nie powiem odkazić, ale to działa przeciwbakteryjnie, więc nie zaszkodzi na pewno. Bujdo, znowu spojrzałaś. Czekajcie, nie, bo to się nie liczy. Kolejna rzecz, a to jest serum z mini, chyba już powinnam je wyrzucić. To jest takie oleiste dosyć serum, ja sobie go używam na usta albo pod oczy, jak sobie chcę mocniejszy zrobić makijaż. Wtedy, żeby ten korektor nie wyglądał sucho, to używam sobie Mia.
serum przykupię kolejny raz. Mam go tak długo w swoim domu, że ja chcę się go już pozbyć i już go nie chcę, bo już mi się znudził, także raczej nie. Okej, okay, o, to jest Pure Rebalancing Ceremony. To jest coś, czego używam przy zabiegach. To jest produkt już do kupienia po zalogowaniu i po przejściu tam procedury, że jesteście, wiecie, macie uprawnienia, żeby jakieś tam zabiegi wykonywać. Nie wiem, czy możecie go sobie kupić tak od ręki. To jest coś, co reguluje sebum, więc jeżeli mam na przykład klientkę na zabiegu, która ma problem z bardzo tłustą cerą albo z wypryskami, to pod maskę algową daję sobie takie serum regulujące pracę gruczołów łojowych. I to właśnie fajnie działa też przeciwtrądzikowo. No polecam, chociaż mam nadzieję, że uda Wam się kupić, jeżeli macie jakiś problem właśnie z tłustą cerą albo z wypryskami. Jak się nie uda kupić, to na pewno coś innego można znaleźć o podobne działaniu. Możecie do mnie napisać, to Wam coś polecę. Kolejny produkt to jest kwas shikimowy 5% z Nakomi. Wiecie co, szczerze mówiąc nie zdążyłam go jakoś super przetestować, bo w momencie kiedy go sobie kupiłam, to zaczęłam też działać zabiegowo, jakieś tam kwasy Dermapen, więc nie używałam go zbyt wiele razy, ale kupiłam go z polecenia też jakiejś youtuberki. Mamy tutaj kwas shikimowy, migdałowy, glikolowy. Wydaje mi się, że on powinien być fajnym kwasem. Stosowanie preparatu należy skonsultować z dermatologiem lub kosmetologiem. No fajnie, idziecie sobie do Hebe, kupujecie sobie serum i później Wam mówią, że musicie to skonsultować z dermatologiem lub kosmetologiem. Very interesting. Aha, czyli tak, pozostawić na 2-3 minuty i stosować przed aplikacją kremu. Więc muszę go sobie wypróbować. Mam nadzieję, że po moim filmiku dzisiaj nie zbankrutujecie, ale jak widzicie, ja tutaj wszystkiego dzisiaj nie zachwalam, więc to Wam chyba nie grozi. Dobra, kolejna rzecz. Och, jak ja kocham ten krem. Ja tak polecam ten krem, Złote Ceramidy 50+. On jest świetny i ja go sobie teraz, zresztą to widać chyba po zużyciu, już mi się kończy. On na początku jak zszedł chyba był za 14 zł, teraz już jest za zawrotne 28 zł, ale i tak warto go kupić, polecam go. Ceramidy to jest coś, co odbudowuje naszą barierę skórną. Polecam. Bój, do spojrzałaś. Dobra, nie patrzę. To jest serum, a raczej esencja ze śluzem ślimaka. Tutaj jest głównie chyba coś na zasadzie kwasu hyaluronowego, tak, ceramidy. Ale czy on jest jakiś taki super ekstra? Czy ja wiem? Raczej nie kupię go, muszę go na pewno użyć, bo już trochę go mam w swojej kosmetyczce i pachnie jak krem, jak mydło. Ja w ogóle nie lubię jak jakieś sera albo kremy pachną jak mydło, bo tak mi się wydaje, że zamiast tą skórę, wiecie, posmarować, czymś odżywić, to mam wrażenie, że ją po prostu myję. Nagrywa się, sprawdziłam sobie kolejny produkt, przechodzimy sobie tutaj, co mamy? O! Serum z witaminą C. To jest serum z Sesdermy, które bardzo polecam. Tutaj jest bardzo stabilna witamina C. Tutaj Wam napiszę, jaka to jest witamina C. I dzięki temu, że ona jest stabilna, to możemy trochę dłużej ją mieć w swojej kosmetyczce. Nie utleni nam się zbyt szybko. Nie jest też podrażniająca. No i faktycznie działa, bo widzę to już po swoich przebarwieniach, że odrobinkę się zmniejszyły. Uj, co spojrzałaś znowu. Dobra, co mamy tutaj dalej? Tutaj mamy taki bardzo fajny krem z mocznikiem z ziai. Ja go bardzo lubię. Ja sobie go używam na kolana, łokcie, na pięty. Dzięki temu, że mamy mocznik, to mamy tutaj właśnie takie działanie zmiękczające. Czy kupię kolejny raz? W sumie fajnie mi działa na te kolana, łokcie, pięty. O, lubię tą maskę z Nakomi, szczególnie jak chcę sobie zrobić jakiś mocniejszy makijaż, to wtedy nakładam sobie najpierw tą maskę, na 20 minut zmywam, wiadomo, pielęgnacja, i nakładam makijaż. Wszystko super się trzyma, ekstra nawilżająca maska. Kupię na pewno następnym razem. Ej, wiecie co? Dochodzimy powoli do końca. Zostało tutaj, już tak czuję, że sięgamy dna. Dobra, o, mamy krem Cetaphil. Boże, ja już nie wiem, czy powinnam go mieć jeszcze w swoich zasobach. Ale to jest krem, którego obecnie używa mój mąż. Jak już go zmuszę do tego, żeby się czymś posmarował, to najczęściej właśnie sięga po ten krem, bo jest największy, najbardziej widoczny. I to jest krem, który właściwie nic szczególnego nie robi na mojej skórze. Znaczy, powiedzmy sobie tak. On fajnie nawilża, jest hipoalergiczny, także będzie dla kogoś, kto ma suchą skórę alergiczną, ale ja teraz szukam czegoś, co ma jakieś takie, wiecie, bardziej działające, przeciwzmarszczkowo substancje aktywne, a to jest taki po prostu poprawny krem. Szczerze mówiąc, często go też używam do ciała, żeby go sobie już zużyć, ale zostawiam jeszcze dla mojego męża, niech się chociaż trochę posmaruje. Dajcie znać, czy wasi mężowie się smarują kremami, czy raczej trzeba ich do tego zmuszać.
Przechodzimy sobie do kolejnego produktu, jest to płyn micelarny marki SVR. On w regularnej cenie kosztuje 70 zł, kupiłam go w promocji za 20 zł tylko dlatego, że mam z tej serii też krem z filtrem i bardzo lubię tą markę. Czy kupię go następnym razem? No raczej nie, bo dla mnie płyn micelarny to jest jednorazowa akcja. A płyny micelarne i toniki zmieniam jak rękawiczki. To jest płyn micelarny poprawny, dobrze zmywa, ale też nie jakoś super. Na przykład ten z Bilendy chyba lepiej zmywa. Coś tu mówić więcej. O, to jest coś, co sobie chyba kupiłam przedwczoraj. Liren, takie mleczko do cery naczynkowej. Ja lubię mleczka stosować sobie rano, kiedy nie chcę tej skóry, tak wiecie, szorować jakimiś żelami. To jest coś delikatnego, mleczko jest takie delikatne, nie pozostawia właśnie takiej suchej, napiętej skóry, więc polecam w sumie. Czy kupię następny raz? Nie no, bo ja lubię sobie kupować co innego. No, jak ja mogę w ogóle odpowiadać na pytanie, czy kupię coś kolejny raz, jak ja to mam chyba z 50, no może nie 50 kosmetyków. Właśnie, zaraz dojdziemy do tego, ile właściwie jest. Tutaj mamy krem SVR Cicavit. To jest marka, z którą ja też powinna mieć współpracę, bo ja wiem, ile dziewczyn z mojego polecenia kupiło ten krem. Pewnie są dziewczyny zadowolone, są dziewczyny mniej zadowolone, ale ja go uwielbiam, bo on super nawilża, trochę rozświetla. Ekstra nadaje się pod makijaż. Dobra, koniec. Kupię następnym razem, kupię już chyba z piąty raz, bo naprawdę to było moje piąte opakowanie. Kolejna witamina C z marki Nume. Słuchajcie, nie do końca polecam, bo po użyciu tego serum moja twarz była taka jakaś piecząca, gorąca. Jakieś po prostu miałam wrażenie, że nakładam ciepłe serum z witaminą C, które dodatkowo powoduje właśnie takie uczucie pieczenia na mojej skórze. I tak mi się wydaje, że to jest spowodowane składem. Tutaj jest tylko witamina C i chyba taka substancja, napiszę Wam. Generalnie to są tylko dwa składniki, nie ma żadnych substancji wspomagających, które by łagodziły trochę działanie tego serum z witaminą C, tego kwasu askorbinowego, także raczej nie polecam. Spojrzałam, ale dlatego, że to już jest, słuchajcie, mój ostatni produkt, jest to peeling enzymatyczny, rozświetlający, działa na zasadzie papainy i wody pomarańczowej z Only Bio. Ja peelingów enzymatycznych raczej nie używam, bo po prostu raz na jakiś czas robię sobie bardziej inwazyjny zabieg, który wystarczająco złuszcza mój naskórek. Robię sobie taki zabieg raz w miesiącu, także nie mam potrzeby robić takich peelingów, ale używam go często, na przykład jak sobie robię lifting, laminację brwi albo henne pudrową, więc wtedy sobie lekko złuszczam tą okolicę przy brwiach i to jest właściwie jego zastosowanie u mnie. Naliczyłyśmy się, ile mamy tych produktów. Tutaj Wam się wyświetli, ile ich w sumie jest. Tutaj Wam się wyświetli, jaka jest łączna kwota, jaką wydałam na te wszystkie kosmetyki. Powiem Wam szczerze, że przemysł kosmetyczny działa w taki sposób, że my cały czas mamy wrażenie, że tych kosmetyków mamy za mało. Cały czas się nabieramy na to, że jak kolejny produkt kupimy, to już ten na pewno nam będzie pasował. I powiem Wam, że taki trochę może dziwny wydźwięk będzie z tego filmu, ale chciałam Wam powiedzieć, że nie ma co przesadzać z pielęgnacją. Wystarczy kilka dosłownie produktów. Jakiś produkt myjący, płyn micelarny, krem z filtrem, fajne serum, może jakiś odżywczy krem na noc. I nie ma co wydawać bardzo dużo pieniędzy na mnóstwo kosmetyków. Lepiej kupić sobie jakiś jeden fajniejszy kosmetyk, a nie 5-10, bo były za 15 zł w hebe, nie? Wiecie, o co chodzi. Raz w miesiącu sobie pójść na jakiś fajny zabieg do kosmetyczki, żeby tą skórę albo złuszyć, albo ją bardziej nawilżyć, albo jakieś, wiecie, możecie iść też na jakąś mezoterapię, dermapen. Dobra, osoba, która zgadła, ile mam tych kosmetyków, niech się do mnie odezwie, mam dla niej prezent. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, że podobała Wam się taka forma dzisiejsza, trochę luźniejsza, trochę się nagadałam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i widzimy się w kolejnym filmie. Lajki, subskrypcje, komentarze. Do zobaczenia. Cześć!